George wszędzie był szczęśliwy. I w mieście, i na wsi. Za to skoczek skakał z drzewa na drzewo, bo tylko tam czuł się dobrze. Czy ta wiewiórka to skoczek? Nie wiem, co ten pan robi. Nie przyjrzałem się dobrze. Taka małpka jak ciekawski George nie znosi niewiadomych. Chciałbyś tam wrócić i sprawdzić, co się dzieje? Dobrze, ale pamiętaj, bądź grzeczną małpką. Cześć, George! Jej, jak na miastowego, to George szybko biega. Zobaczył roboty na drodze i pobiegł sprawdzić, co się tam dzieje. Nie słyszeliście? Będą światła na skrzyżowaniu. Będą światła? Tu na wsi? Cóż, postępu się nie zatrzyma. Skoczek nie mógł porozmawiać. Był zajęty zbieraniem żołędzi na zimę. Po drugiej stronie drogi było ich pełno. Te gałęzie zasłaniają. Na razie. Skoczek był pewien, że tędy przeszedł nad drogą. A to co takiego? Co tu się stało? Nie można było bezpiecznie wrócić. George zauważył, że ludziom podoba się czerwone światło. Wszyscy się zatrzymywali, żeby je oglądać. Za to nie podobało im się zielone. Gdy zaświecało się zielone, wszyscy odjeżdżali. Było jeszcze żółte. Ludzie trochę je lubili, więc zwalniali, żeby je dłużej pooglądać. Światła ciągle się zmieniały. Ludzie mieli mało czasu na podziwianie ulubionych kolorów. George pomyślał, że może to urządzić sprawiedliwiej dla wszystkich. George zrobił specjalną zieloną stronę. Mógł przecież zjawić się ktoś, kto lubi zielony kolor. Żółtą stronę dla lubiących żółty i czerwoną stronę. Przypuszczał, że ta będzie najbardziej lubiana. Będę w domu później. I nie podglądaj nowego sąsiada, nie słonia. Nowy sąsiad nie był słoniem. Ale miał słonia. George czuł się taki nierozumiany.
Chyba słoń też wyszedł z domu. Nie, to by się nie zmieściło do mieszkania. Piła łańcuchowa w domu towarowym? Tak wiele rzeczy wydaje podobne dźwięki. Skąd George miał wiedzieć, co słyszał u sąsiada? Żeby mieć pewność, musiał się udać do źródła. To brzmiało trochę jak jego sąsiad, ale nie do końca. Pan w żółtym kapeluszu miał rację. George nie słyszał słonia. Ale co w takim razie słyszał? To ten dźwięk! A więc sąsiad z góry ma żółwia z Galapagos, który pakuje prezenty i robi sok. George, powiem ci to po raz ostatni. To niemożliwe. Tak? Dzień dobry. Jesteśmy sąsiadami z dołu i... O, miło was poznać. George! O, co on robi? Chyba szuka pańskiego... słonia. Czego? Wie pan, słyszeliśmy hałasy. Bardzo głośne hałasy. Bardzo głośno. O, tak! Bardzo przepraszam. Czasami mnie trochę ponosi, gdy tworzy swoje dzieła. Dzieła? I jestem artystą. Tak tworzę. Tutaj mieszam farby. I używam tych gumowych stępli. A tu mam ukończoną pracę. A, słyszeliśmy też coś, jakby spadła torba kamieni. Kamieni też pan używa? Nie. O. A, torba z zakupami spadła ze stołu. A co się tam dzieje? Jakby słoń malował paluchami. Tak to brzmi. Tylko dwie rzeczy mogły skłonić George'a do kąpieli. Piana i rechotek. Najlepsza plastikowa żaba na świecie, która w dodatku umiała robić bąbelki. Bez nich kąpiel nie byłaby kąpielą. Ha ha ha!
Ciekawy jestem, do czego jest ten pilot. O, George! Znalazłem twoją łódkę. W zamrażalniku. Gdybyś trochę bardziej pilnował swoich zabawek, nie gubiłbyś ich bez przerwy. Chcesz iść ze mną do parku? Cieszysz się, że łódka się znalazła? George? Fryga też chciała się bawić w błocie. Słuchaj, George, a może pójdziemy do domu coś przegryźć? Tylko wytrzyj się najpierw trochę, bo jesteś brudny. Widzę, że to będzie trwało cały dzień. Chodź, umyjesz się w domu. No dobrze, George. Kanapki... gotowe? Zanim siądziesz do stołu, musisz się umyć. Idź do łazienki, a ja zaczekam. Tylko dwie rzeczy mogły skłonić George'a do kąpieli. Piana i... Żaba rechotek. George nie mógł go znaleźć. George! George, czemu to tyle trwa? Później tutaj posprzątasz. Najpierw umyjesz się sam i wreszcie zjemy lunch. No, wskakuj. Rozumiem. Chcesz, żeby cię wrzucić do wody z pluskiem, tak? Dobra. No to już płyń po oceanach. Nie łaskocz mnie. Tak, ja wiem, że już dzisiaj się kąpałeś, ale jesteś cały w błocie. George, a widziałeś tę pianę? Patrz. Nie było mowy o kąpieli bez rechotka. Gdzie on się podział? George! George nie chciał się przyznać, że znowu zgubił zabawkę. Na pewno zaraz ją znajdzie. George! George! Idealna piramida. Wygląda na to, że świetnie sobie radzę bez żadnej pomocy. Czy mogę znów prosić o pomoc? Chciałbym największą paczkę, ale nie chciałbym zepsuć wystawy. Nie, tę paczkę pod tamtą. Nie, tę paczkę pod tamtą. Nie, tę paczkę pod tamtą. Pięknie, dziękuję. Ten sklep ma naprawdę niezwykłą obsługę.
George cieszył się, że nie trafił do sklepu z cegłami. Tej pani przydałaby się pomoc małpki. O, czyli moja piramida nie była idealna. A to co takiego? To projekt nowego wystroju naszej witryny. Będzie na niej drzewo, kolorowe piłki i tak dalej. No to nie mogę się już doczekać. Ja też, ale ustawimy to dopiero, gdy wróci syn. Tymczasem odłożę projekt w bezpieczne miejsce. Był tu przed chwilą. Sprzedawca nie musiał czekać na syna. George może mu wszystko ustawić. Najpierw poszukał drzewa. Znalazł jedno za pudłami. I kolorowe piłki. A nad piłkami znalazł łańcuchy do wieszania. Przecież ten projekt sam stąd nigdzie nie wyszedł. Coś niesamowitego. Wróciłem, żeby powiedzieć wesołych świąt. No. No, to wesołych świąt! Co się stało? Dlaczego ludzie życzą mi wesołych świąt? A okno? Ten pomysł jest genialny! O, cześć, Georgia. Nie wiem, ile pan płaci tej małpie, ale na pewno za mało. To wyjątkowo pomocny pracownik. Też tak sądzę. Pracowałeś tu przez cały dzień? Pomagałeś klientom? Zrobiłeś to? Tato, ta witryna, którą wymyśliłeś, ściągnęła nam masę klientów. Sklep jest pełen. Racja. To chyba pierwsza z naszych dorocznych lipcowych wyprzedaży świątecznych. Pomysłu naszego pracownika miesiąca, George'a. Możemy zejść z witryny? Mamy lipiec. Gorąco tu. Wiem, wiem. Pan ze sklepu wszystko mi już powiedział. Jestem z ciebie bardzo dumny, George. Pracuj tak dalej, a niedługo sam sobie kupisz piekarnik. Ale mam coś, dzięki czemu milej będzie się czekało. O, doskonały lukier.